No i teraz możemy już rozpocząć oficjalnie. Ja się nazywam Arkadiusz Bernal, jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Opodatkowania Przedsiębiorstw. No i razem z członkami tego koła udało nam się zorganizować dzisiejsze spotkanie, którego tytuł brzmi Konsekwencje podatkowe i składkowe działalności zarobkowej studentów oraz absolwentów. Mamy wśród nas wybitnego doradcę podatkowego Tomasza Begera z firmy RSM Poland. Tomasz Beger jest partnerem w tej firmie, doświadczonym doradcą podatkowym, osobą, która ma na koncie wiele książek, artykułów, również szkoleń przeprowadzonych, także myślę, że Państwo będziecie mieli okazję spotkać prawdziwego profesjonalistę z zakresu opodatkowania. No wprawdzie nie można Tomasza Begera dotknąć, ale można zobaczyć, jak wygląda profesjonalny doradca podatkowy. No i pomysł na to spotkanie jest taki, żebyśmy najpierw właśnie wysłuchali tej prezentacji. No i to planujemy tak mniej więcej na 45 minut. No zobaczymy, może to będzie trwało trochę krócej, może ciut dłużej, to też się okaże w międzyczasie. Natomiast też przewidujemy taką część dyskusyjną po tym wykładzie. Jako ciekawostkę mogę jeszcze Państwu powiedzieć, że były takie czasy, kiedy ja zaczynałem pracę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wtedy to się jeszcze nazywało Akademia Ekonomiczna. W każdym razie wówczas rozpoczęło funkcjonowanie koło naukowe przy Katedrze Finansów Przedsiębiorstw. No i jednym z inicjatorów powstania tego koła był dzisiejszy bohater, czyli Tomasz Beger. Jak zaczynał właśnie od aktywności w kole naukowym, no a dzisiaj jest prominentnym przedstawicielem z zawodu doradztwa podatkowego. Państwo już wiecie, jak można swoją karierę realizować. Dobrze, Tomku, oddaję w takim razie Tobie głos. No i bawmy się dobrze. Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. Zamierzchłe czasy to były, ale fakt, 20 lat temu koło powstawało przy moim niewielkim współudziale. No, to tam nie bez przesady. Dzisiaj, proszę Państwa, będę miał okazję trochę z Państwem, mam nadzieję, że porozmawiać, że nie tylko monologować, ale porozmawiać o konsekwencjach podatkowych i składkowych działalności zarobkowej studentów oraz absolwentów. Taki szumny tytuł uzgodniliśmy z profesorem. Za oknem ciemno, deszcz pada ponuro, więc świetna pogoda, żeby rozmawiać o podatkach. Temat, tak jak popatrzymy, może się wydawać taki bardzo, bym powiedział, że przyziemny, może mniej ambitny niż ceny transferowe, luka w VAT-cie czy optymalizacja podatkowa, ale jak zapewne za chwilę albo po naszym spotkaniu Państwo zobaczycie, temat skomplikowany mimo wszystko, dlatego że dotykający szeregu aspektów związanych ze współpracą pomiędzy osobami fizycznymi a przedsiębiorcami, firmami. I też będący świetnym przykładem na to, jak podatki są dziedziną interdyscyplinarną. Bo rozmawiając o kwestiach związanych z tym tytułem, który Państwo widzicie na pierwszym slajdzie, będziemy musieli gdzieś dotknąć po drodze kodeksu pracy, będziemy musieli się pochylić nad ustawą o prawo przedsiębiorców, będziemy musieli spojrzeć
pobieżnie, bo pobieżnie, ale jednak w ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, wziąć się za ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o opiece zdrowotnej. Od razu też ostrzegam, że pewne definicje w tych kilku aktach prawnych, które przed chwilą wymieniłem, w szczegółach się między sobą różnią, czyli coś, co na pozór, jak popatrzymy na dwa, trzy słowa, wygląda tak samo w pierwszym, drugim, trzecim akcie prawnym, tak spojrzymy w czwarty lub piąty, to już definicyjnie jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Więc to trochę tak, jakbyśmy gdzieś tam nad przepaścią żonglowali jednocześnie kilkoma klockami i niekoniecznie nam się uda wyżonglować je bezpiecznie dla wszystkich. Ja bym chciał Państwa wprowadzić delikatnie i uświadomić pewne obowiązki związane z wykonywaniem pracy, z podpisywaniem umów, z otrzymywaniem także wynagrodzenia za Państwa pracę. Być może już weszliście w takie umowy albo są one przed Wami. Tak, żebyście gdzieś tam w przyszłości mogli może myślą wrócić do tego wykładu i się zastanowić, czy może ta umowa, którą Wam zamawiający albo pracodawca proponuje, czy ona aby dla Was jest w 100% bezpieczna, albo jakie niesie za sobą konsekwencje, których być może tak wprost i z otwartą przyłbicą druga strona nie ujawnia. Będę mówił o tej rzeczywistości podatkowo-składkowej i tych ramach prawnych, które obowiązują na dzień dzisiejszy. Co się w podatkach i składkach wydarzy za miesiąc, za pół roku albo i za rok, nikt nie wie. Gdzieś nam nad głową wisi to hasło nowy ład podatkowy, na razie pełne ogólników i nie przynoszące jakby konkretnych treści. Może się zdarzyć, że te rzeczy, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, stracą swoją aktualność za jakiś czas, co bym powiedział, że procesem standardowym w świecie podatków i składek również. Tak? Więc tutaj pewne zastrzeżenie na samym wstępie muszę poczynić. Chciałbym wyjść, proszę Państwa, od pewnych ram prawnych i form współpracy, którą możecie zawiązać, chcąc wykorzystywać wasze wykształcenie zdobyte na tej uczelni do zarabiania pieniędzy, tak? No bo to jednak jest wiodący element naszej codzienności, tego, z czym mamy na co dzień do czynienia, tak? Zacznijmy, proszę Państwa, od tego najbardziej standardowego przypadku, czyli umowy o pracę. Czyli zacznijmy od rozmowy troszeczkę o kodeksie pracy. To jest taka forma, bym powiedział, że najbardziej standardowa, najtrwalej też wiążąca osobę fizyczną z podmiotem, który będzie wypłacał za chwilę wynagrodzenie. Ze wszystkimi też tego konsekwencjami dla obu stron. Tak? Jeżeli sobie patrzymy w kodeks pracy, no to kodeks pracy rozróżnia możliwość, czy dopuszcza możliwość podpisywania umów na czas nieokreślony oraz dopuszcza podpisywanie umów czasowych. Niezależnie od tego, na jaki okres tę umowę zawrzecie, pewne konsekwencje podatkowe czy składkowe będą takie same, aczkolwiek w zakresie wzajemnych relacji i obowiązków to spojrzenie trochę przez pryzmat kodeksu pracy jednak uważam, że ma sens i ma znaczenie. Przy umowach czasowych bardzo istotne jest to sformułowanie, czy rodzaj umowy zawartej na okres próbny, dosyć często spotykany w praktyce, my też w ramach naszej firmy go często używamy. Umowa na okres próbny, czyli okres nieprzekraczający 3 miesięcy, która sprowadza się do tego, żeby się wzajemnie poznać. Czyli z jednej strony osoba czy pracownik wykonujący swoje aktywności na rzecz pracodawcy jest w stanie stwierdzić, czy to aby na pewno jest jego miejsce na ziemi, czy dobrze się odnajduje w tym środowisku, w którym się znalazł. Z drugiej strony my, mówię zbiorczo, jako pracodawcy też mamy możliwość
spojrzenia na podejście do pracy, na ten bagaż merytoryczny, z którymi do nas dana osoba przychodzi. No i wtedy jakby po 3 miesiącach jesteśmy w stanie wzajemnie dojść do jakiejś konkluzji, czasami takiej samej, czasami sprzecznej, że albo jesteśmy w stanie ze sobą wytrzymać i wspólnie pracować, albo niekoniecznie. Tak? To jest jakby charakter umowy zawieranej na okres próbny. Drugim rodzajem umowy, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to umowa na czas określony. Ona ma pewne ograniczenia co do długotrwałości obowiązywania. W tej chwili taka umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące i nie może być takich umów w tym okresie więcej niż 4. Okresy wypowiedzenia wynikające z kodeksu pracy przy takiej umowie są w zasadzie takie same jak przy umowach na czas nieokreślony, ale podstawową różnicą, którą może nie na pierwszy rzut oka widać pomiędzy taką umową a umową na czas określony, jest kwestia wypowiedzenia albo w zasadzie uzasadnienia tegoż wypowiedzenia. Tak? Jeżeli macie Państwo zawartą umowę na czas nieokreślony, no to pracodawca wypowiadając ją powinien wskazać okoliczności czy przyczyny wypowiedzenia. Natomiast jeżeli została zawarta umowa na czas określony, no to pracownik dostaje wypowiedzenie i w zasadzie kropka. Tak? Nie musi pracodawca wyartykułowywać, jakie względy stały za tym, żeby taką umowę wypowiedzieć. To jest pewien niuans, który może tak na pierwszy rzut oka nie jest jasno widoczny, dlatego taka pewna kwestia może pozapodatkowa i ZUS-owska, żebyście wiedzieli, jakby co się kryje za tym hasłem okres próbny i umowa na czas określony. Tak jak powiedziałem, na gruncie podatkowym i składkowym, niezależnie od tego, czy Wasza umowa została podpisana na czas nieokreślony, na okres próbny, czy na pewien określony czas, jej opodatkowanie i oskładkowanie wygląda dokładnie w taki sam sposób, to znaczy Wasz pracodawca staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, staje się płatnikiem składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej. Oraz oprócz tego, co będziecie widzieć na swoim pasku wynagrodzeń, musi do Waszego wynagrodzenia brutto dołożyć też w pewnym cudzysłowie swoją część składkową, czyli składki pracodawcy. Wszystkie te elementy, o których powiedziałem, czyli elementy ZUS-owskie, PIT-owskie i składka zdrowotna, mają charakter proporcjonalny, w tym sensie, że są określone procentowo w stosunku do Waszego wynagrodzenia. Czyli im więcej zarabiacie, im wyższe jest Wasze wynagrodzenie, tym wartość bezwzględna odprowadzanych składek również rośnie. Na slajdzie prościutki przykład dla wynagrodzenia brutto w wysokości 4000 zł, gdzie na koniec wynagrodzenie netto wynosi 2900 zł, natomiast całkowity koszt pracodawcy, zwróćcie uwagę, 4800 zł. Tak? Forma współpracy z osobą fizyczną w oparciu o umowę o pracę jest, bym powiedział, że najbardziej stabilna, najbardziej cementuje wzajemne zaufanie też i niesie ze sobą pewną ochronę pracownika i pewne dodatkowe, brzydko mówiąc, benefity, czyli prawo do urlopów, chociażby okres wypowiedzenia, ten obowiązek wyartykułowania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę w większości przypadków, ale też nie ma co ukrywać, jest formą z perspektywy pracodawcy najdroższą. Bo jeżeli popatrzymy na kwotę netto i łączny koszt dla pracodawcy, no to ta nadwyżka, czy te dodatkowe elementy kosztotwórcze ponad wynagrodzenie netto, w zależności też od poziomu wynagrodzenia, mogą wynosić pomiędzy 50 a 60%, tak, dodatku. Więc z perspektywy pracodawcy jest to dosyć kosztowna forma wzajemnej współpracy. Jeden rodzaj umowy, z którą możecie mieć do czynienia. Drugi, różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. Te, które najczęściej w przestrzeni funkcjonują, to jest umowa zlecenia oraz umowa o dzieło.
Definicje, czy w zasadzie korzenie definicyjne obu tych umów znajdują się w kodeksie cywilnym, czyli znowu zobaczcie, wychodzimy poza ustawy podatkowe czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i sięgamy do całkowicie odrębnej gałęzi prawa, która nam definiuje, co to jest umowa o dzieło czy umowa zlecenia. Definicyjnie przez umowę o dzieło przyjmujące zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za nie. Czyli jeżeli jesteście stroną umowy o dzieło, zobowiązujecie się do tego, że dostarczycie określony efekt. Nie tylko będziecie się starali go osiągnąć, ale powstanie coś konkretnego, namacalne dzieło. Jeszcze do tego wątku za sekundę wrócę. Przy umowie zlecenia wygląda to troszeczkę inaczej. Definicja kodeksowa jest, bo ta pierwotna jest nieco koślawa, możemy tak powiedzieć, bo ona mówi o tym, że przez umowę zlecenia przyjmujący zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenia, ale przez treść artykułu 750 KC tak naprawdę oznacza to, że regulacje dotyczące umów zlecenia mają zastosowanie do wszelkich innych umów nienazwanych w kodeksie cywilnym, czyli ta umowa zlecenia może dotyczyć także czynności faktycznych, a nie tylko czynności prawnych. Czyli umowa zlecenia może obejmować na przykład skoszenie prawnika czy pomalowanie płotu. Umowa zlecenia jest umową, jak to się tak ładnie mówi, starannego działania, czyli w przeciwieństwie do umowy o dzieło nie musicie doprowadzić do powstania czy do powstania namacalnego, konkretnego efektu, jeżeli działacie w ramach umowy zlecenia, a wynagrodzenie i tak będzie Wam należne. Wystarczy, że będziecie się starali wykonać tę pracę, na którą się z zamawiającym mówiliście. Jak popatrzymy na podstawowe elementy różnicujące te dwie umowy, no to przy umowie o dzieło w zasadzie nie ma składek ZUS i nie ma składki zdrowotnej. Jest to umowa efektu, czyli gwarantować powinniście i osiągnąć określony rezultat. Natomiast przy umowie zlecenia zasadniczo składki ZUS-owskie są, chyba że stroną umowy zlecenia jest student, który nie ukończył 26 roku życia. Wówczas tych składek ZUS i składki zdrowotnej nie ma. W ramach umowy zlecenia, w ramach ostatnich nowelizacji pojawiła się stawka minimalna za godzinę wykonywania zlecenia. I tak jak powiedziałem, umowa zlecenia ma charakter umowy starannego działania, tak? Czyli podejmowania pewnych czynności zmierzających do osiągnięcia rezultatu, ale nie ma znaczenia, czy ten rezultat, czy określony stan faktyczny się w przyszłości pojawi. Tutaj chciałbym wrócić jakby do definicji umowy o dzieło, tego hasła brak składek ZUS i składki zdrowotnej, bo okazuje się, że w ostatnich kilkunastu latach to tak po prawdzie w Polsce coraz mniej dzieł i coraz mniej twórców, a coraz więcej chałupników, którzy w zasadzie wykonują umowy zlecenia. Jak się czyta decyzje wydawane przez ZUS i później bogate orzecznictwo sądów w Polsce, to się okazuje, że żeby tak naprawdę mieć do czynienia z umową o dzieło, które pod składki ZUS-owskie i składkę zdrowotną nie podlega, musimy mieć do czynienia z powstaniem czegoś unikalnego w efekcie tejże umowy. Istnieją orzeczenia Sądu Najwyższego, które mówią, że na przykład tylko premierowe przedstawienie teatralne ma cechy umowy o dzieło, natomiast każde kolejne już popremierowe jest, brzydko mówiąc, chałturą i cech umowy o dzieło nie ma i jako takie wynagrodzenie za te kolejne przedstawienia teatralne już podlega pod standardowe składki ZUS-owskie i składkę zdrowotną, tak jak umowa zlecenia, tak? Albo nie ma znaczenia, czy koncert odegra orkiestra filharmoniczna, czy orkiestra stworzona z uczniów szkoły podstawowej. Jedno i drugie ma cechy umowy zlecenia i pod składki w pełnym zakresie powinno co do zasady podlegać. To
To jest też przykład jakby zmieniających się tendencji i tego, jak bardzo pewne rzeczy, do których się w zakresie umów o dzieło przyzwyczajaliśmy przez 10-15 lat temu, się skończyły. No i trochę na przestrzeni ostatnich 10 czy 5 lat musimy w nowej rzeczywistości się odnaleźć. Tak? W tej chwili bym powiedział, że bardzo wysokie jest ryzyko nieoskładkowywania umów, które na gruncie kodeksu cywilnego zostały podpisane jako umowy o dzieło. Trzeci zestaw umów, z którymi możecie mieć do czynienia, to staże i praktyki absolwenckie. Mam wrażenie, że nie do końca w świadomości zarówno pracodawców, jak i pracowników czy studentów funkcjonujące, a bardzo ciekawe także ze względów daleko idących ulg i obniżek, jeżeli chodzi o podatki i składki. Staż absolwencki to jest specyficzna forma współpracy, w zasadzie sprowadzająca się do tego, że będąc zarejestrowanym jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, możecie zostać skierowani do odbywania stażu i wówczas z urzędu pracy otrzymacie stypendium równe 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, czyli miesięcznie kwota 1300 zł. Kwoty niewygórowane, no ale na początek jest to jakaś możliwość, która z perspektywy osoby, na rzecz której, czy podmiotu, czy firmy, na rzecz której będziecie wykonywać swoje aktywności, może być o tyle interesująca, że wówczas firma nie ponosi de facto żadnych kosztów, bo to Urząd Pracy, w zasadzie starosta, wypłaca to stypendium osobie fizycznej. A równocześnie jest to forma stosunkowo tania, bo jedynym elementem dodatkowego obciążenia, który się pojawia, to jest składka zdrowotna w wysokości prawie że 130 zł. Tak? Nie ma podatku dochodowego ani innych składek. Elementy techniczne umowy stażu to ja sobie pozwolę ominąć, bo one wielkiego znaczenia nie mają. Druga interesująca i niestandardowa forma współpracy to praktyka absolwencka. Tutaj inaczej niż przy stażu, te praktyki absolwenckie czy umowa o praktykę absolwencką jest zawierana między firmą a praktykantem. Bardzo ciekawa forma współpracy, bo pod pewnymi warunkami, to znaczy pod warunkiem spełnienia definicji ustawowych, i przy założeniu, że kwota wynagrodzenia wypłacanego w ramach tejże praktyki absolwenckiej nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, to tego rodzaju wynagrodzenie nie podlega pod składki ZUS ani pod składkę zdrowotną. A od tego roku, to absolutna nowość od 2021 roku, do tego rodzaju wynagrodzenia będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tak zwany PIT 0, o którym za chwilę troszeczkę więcej Państwu opowiem. Tak? Czyli przy sprzyjających okolicznościach przyrody cała kwota wynagrodzenia, na którą się z firmą umówicie w ramach tejże praktyki absolwenckiej, wpłynie na Wasz rachunek bankowy, no bo nie będzie ani składek, ani nie będzie też podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten próg wartościowy wydaje mi się, że przynajmniej jeżeli chodzi o początkowy okres współpracy, na całkiem wysokim poziomie jest ustanowiony, więc myślę, że warto o nim pomyśleć, czy jeżeli wasza firma, czy ta, w której zamierzacie pracować, proponuje wam jakąś inną formę współpracy, to może warto o tym wspomnieć, bo jest to z korzyścią w sumie dla obu stron. Czwarta forma, czy czwarty rodzaj współpracy, w ramach której możecie funkcjonować, to samozatrudnienie, czy też założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i funkcjonowanie w ramach kontraktu B2B. Tutaj ja muszę też od razu pewne zastrzeżenie poczynić, bo samo hasło działalność gospodarcza, czy hasło przedsiębiorca, jakbyśmy tak pieczołowicie poszperali po ustawach, które w Polsce obowiązują,
to byśmy odnaleźli z 5 albo i 6 definicji przedsiębiorcy i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Inaczej jest to zdefiniowane w ustawie PIT-owskiej, inaczej w ustawie Prawo przedsiębiorców, inaczej w ustawie VAT-owskiej, inaczej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i jeszcze całkowicie odrębnie w ustawie o opiece zdrowotnej. Więc to jest pewne zastrzeżenie, które wypada poczynić, bo nie do końca te definicje są ze sobą spójne. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, oczywiście pewien zestaw zalet albo oszczędności podatkowych albo składkowych i w efekcie większe kwoty, które wpływają na rachunek bankowy tego usługodawcy, ta forma w oczywisty sposób niesie. Tak? W pewnych branżach współpraca w oparciu o fakturowanie czy w oparciu o umowę B2B ma charakter dominujący. Jak popatrzę na branżę IT czy naszych klientów z tej branży, to bym powiedział, że jest 70-80% informatyków raczej świadczy usługi na rzecz często jednego usługobiorcy, a pozostałe 20-30% to są osoby zatrudnione na umowie o pracę. Tak? Taka statystyka może na dosyć wysokim poziomie, ale można zauważyć w pewnych branżach silne tendencje do tego, żeby jednak współpracować w ramach umowy B2B, a nie umowy o pracę. Czy to dobrze, czy źle? Tak jak powiedziałem, z perspektywy finansów osoby fizycznej albo kosztów dla usługobiorcy, to jest dosyć wygodna forma współpracy. Aczkolwiek chcę też od razu Państwa uwagę zwrócić na to, że gdzieś tam nad głową od pewnego czasu krążą takie hasła jak test przedsiębiorcy albo weryfikacja umów B2B i sprawdzanie, czy to przez organy podatkowe, czy to przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy aby na pewno ta umowa B2B to B2B, czy ten, kto ją wykonuje, jest przedsiębiorcą, czy też może warunki współpracy, które zostały ustanowione w ramach tej umowy, jednak wskazują, że mamy do czynienia z czymś innym. Może z umową zlecenia, może z umową o pracę, tak? Z całym dobrodziejstwem albo w zasadzie bagażem skutków podatkowych i ZUS-owskich, gdyby się okazało, że to jednak nie działalność gospodarcza, a coś innego. Ja mówię o tym widmie, czy o tym haśle, które gdzieś tam w przestrzeni krąży, pomimo tego, że ten test przedsiębiorcy jak na razie nie został formalnie wprowadzony do ustaw obowiązujących w Polsce, to już teraz są pewne instrumenty, chociażby na poziomie definicji w tych ustawach, o których już Państwu wspomniałem, żeby pewne działania organy władzy publicznej mogły podejmować dla weryfikacji, czy ta forma współpracy mieści się w definicji działalności gospodarczej. Tak? Tutaj też jakby skłonność do ryzyka obustronnej współpracy, mniejsza lub większa, powoduje, że no albo jest to forma preferowana, albo jednak z automatu następnie odrzucana jako niosąca zbyt daleko idące ryzyka dla obu stron. Tak? Pewne ryzyka jakby z tym przekwalifikowaniem działalności gospodarczej na umowę o pracę czy umowę zlecenia można wyeliminować, ale nie da się ich całkowicie usunąć, nie da się ich całkowicie wykluczyć, więc od razu to pewne zastrzeżenie, że jeżeli Wam ktoś proponuje wykonywanie usług na podstawie umowy B2B, mówi załóżcie sobie jednoosobową działalność gospodarczą, będziemy się rozliczać co miesiąc, no to mimo korzyści finansowe, które taka umowa pewno Wam przyniesie w porównaniu chociażby do umowy o pracę, to jednak pewne ryzyka związane z tą formą są nieodłącznie wpisane w tę formę współpracy. Tak? Sama definicja działalności gospodarczej by się wydawało, że tak jak powiedziałem, to prawo przedsiębiorców będzie miało decydujące znaczenie, no ale nie do końca. Definicja chociażby PIT-owska czy ZUS-owska działalności gospodarczej jest całkowicie odrębna, no i nie do końca zgodna z ustawą prawo przedsiębiorców. Wady i zalety tej formy współpracy. Wady, no dosyć
szeroka możliwość uregulowania wzajemnych relacji, także w zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Jeżeli jesteście zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, to jeżeli byście doprowadzili do jakiejś totalnej klęski swojego pracodawcy, niewłaściwie wykonali swoją pracę, w efekcie finalna usługa dla ostatecznego klienta też by została wadliwie wykonana, to roszczenie względem Was, które może wyartykułować pracodawca, jest ograniczone do trzykrotności Waszego wynagrodzenia. Przy umowie B2B czy przy usługach świadczonych przez jednoosobową działalność gospodarczą, tutaj nie ma limitu kwotowego, nie ma ogranicznika i w zasadzie w swobodny sposób strony się mogą umówić, jaki będzie zakres tej odpowiedzialności, albo się umówić, że takiego limitu odgórnego jakiegokolwiek nie ma. Jeżeli na tę formę się współpracy zdecydujecie, no to też trzeba pewnej staranności i pewnej biurokracji związanej z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej dochować. Tak? Trzeba się zastanowić nad tym, jak będziecie prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w tej formie uproszczonej podatkowej książki przychodów i rozchodów, czy jednak od razu pełne księgi. Teoretycznie także nienormowany czas pracy będziecie mieli wpisany w wykonywanie działalności, no i być może niestabilne zarobki, choć znowu praktyka bywa taka, że w umowach B2B często się pojawia element stałego miesięcznego wynagrodzenia za stałe świadczenie usług w jakimś tam wymiarze godzinowym w ramach danego miesiąca. Plusy, zalety. Niższe koszty dla usługobiorcy w stosunku do umowy o pracę, no i potencjalnie wyższe dochody dla usługodawcy. Z czego to wynika? No z tego, że przy działalności gospodarczej mamy pewne preferencyjne formy opodatkowania dostępne oraz składki ZUS-owskie opłacane nieproporcjonalnie, ale kwotowo, czy możecie wybrać, w jakiej wysokości je będziecie płacić, oraz pewien pakiet ulg. Na samym wstępie czy na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie zaletą jest także możliwość przyjmowania zleceń od wielu usługobiorców, niezależność, wolność i teoretycznie brak szefa. To w pewien cudzysłów trzeba mimo wszystko wsadzić. Tak? Jeżeli zdecydowaliście się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, jesteście samozatrudnionym, to na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych Wasze dochody wpadną w źródło przychodów z artykułu 14, czyli przychody z działalności gospodarczej. To źródło przychodów niesie za sobą też pewną klęskę urodzaju, jeżeli chodzi o wybór form opodatkowania, bo dla tego źródła ustawodawca przewidział aż 4 formy opodatkowania. Czyli zasady ogólne, czy tak zwaną skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Jeżeli wybierzecie zasady ogólne opodatkowania albo liniówkę, czy podatek liniowy, no to podstawa opodatkowania przy tym rozwiązaniu jest, bym powiedział, że taka klasyczna, czyli dochodowa, gdzie kalkulujemy przychody rozpoznawane memoriałowo, odejmujemy od nich koszty uzyskania przychodów, odejmujemy opłacone składki ubezpieczenia społecznego, opłacone na własne ubezpieczenie społeczne, no i nam wychodzi ta podstawa opodatkowania, do której albo skalę podatkową, albo podatek przykładamy. Tak? Odmiennie niż przy umowie o pracę, gdzie mamy koszt uzyskania przychodów określone kwotowo na dosyć niskim poziomie, to przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej takim elementem, który mam wrażenie, że trochę kusi zawsze przedsiębiorców, jest kwestia kosztów uzyskania przychodów, czyli wrzucania w koszty pewnych wydatków, które no być może pewno i tak byście ponosili, jakbyście tej działalności gospodarczej nie prowadzili. A jeżeli ją prowadzicie, no to tego rodzaju wydatki efektywnie mogą obniżyć Waszą podstawę opodatkowania. Takim kosztem uzyskania przychodów mogą być niektóre wydatki na reprezentację, także restauracyjne oczywiście, jeżeli siedząc nad tym posiłkiem w czasach, mam, miejmy nadzieję, wkrótce postpandemicznych, rozmawialiście o biznesie, a nie o piłce nożnej na przykład. Koszty możecie także wrzucić czy ujmować opłaty leasingowe na przykład za samochody albo za sprzęt komputerowy, tak samo jak amortyzacje czy odpisy amortyzacyjne.
Opłaty za telefon, internet, wynajem biura będą kosztem uzyskania przychodów, koszty transportu w ramach podróży odbytych w celach zawodowych, koszty szkoleń. Jak kupicie fajnego smartfona, to także może być koszt uzyskania przychodów albo środek trwały, jak będzie bardzo, bardzo, bardzo drogi. Więc to jest taka pula, która czasami jest kusząca, aczkolwiek jeżeli świadczycie usługi, w których głównym zaangażowanym aktywem jest wasz czas, wasza wiedza i wasz umysł, no to tych takich zewnętrznych kosztów, które zmniejszą waszą podstawę opodatkowania, no tak po prawdzie to za dużo nie ma. Tak? Może amortyzacja, może samochód osobowy, może komputer i używanie telefonu, a w praktyce no to już niewiele ponad to, żeby powiedzmy w ryzach trzymać ryzyka podatkowe i za bardzo nie kusić organu podatkowego, jak was kiedyś spotka kontrola. Tak jak powiedziałem, te koszty mają znaczenie przy tych dwóch formach opodatkowania, czyli przy podatku liniowym oraz przy skali podatkowej. Przy ryczałcie oraz skali podatkowej znaczenia to te koszty rzeczywiste działalności nie mają. Zawsze się przy omawianiu tej działalności gospodarczej w formach opodatkowania no używam tego sformułowania, że to jest klęska urodzaju i zatrzęsienie form opodatkowania, bo bardzo trudno jest na początku wybrać. I to takie pytanie, które też anegdotycznie zadaje młody przedsiębiorca przychodząc do księgowego albo do doradcy podatkowego, czyli a która forma opodatkowania będzie dla mnie najlepsza, która będzie najbardziej efektywna albo przy której najmniej podatku zapłacę, wiąże się zawsze z odpowiedzią jedyną możliwą, której można udzielić przy tak zadanym pytaniu przy takich warunkach brzegowych. Znaczy, to zależy. To zależy, tak jest. Widzę, że już chyba testowano to pytanie. No to jest zależy. Klasyczna odpowiedź na pytanie. I klasyczna odpowiedź doradcy podatkowego. To zależy od wielu czynników. Zależy od dochodowości biznesu. Zależy od sytuacji rodzinnej, tego czy ten młody przedsiębiorca ma małżonkę, czy ten małżonek, małżonka dużo zarabia, czy nie, czy ma dzieci, ile tych dzieci jest, czy ma jakieś inne źródła dochodów, a jeżeli ma, to jak opodatkowane, bo to wszystko wpływa na tą ostateczną odpowiedź. Tak? Tutaj nie ma uniwersalnej odpowiedzi, to też jakby podchodząc do tego ćwiczenia umysłowego na samym początku, no trochę byśmy musieli spojrzeć w szklaną kulę, żeby nam podpowiedziała, jakie będziemy mieli dochody, przychody, koszty i co się w ciągu tego pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej wydarzy. Tak? Ja jestem zdania, że mimo wszystko te formy pod tytułem podatek liniowy albo opodatkowanie na zasadach ogólnych są jednak mniej ryzykowne niż ryczałt czy też skala podatkowa. No bo ułomny, ale jednak podatek kalkulowany przy tych dwóch pierwszych formach od dochodu, a nie trochę w oderwaniu od wyniku ekonomicznego tejże działalności, którą będziecie prowadzić, tak? Tak jak ma to miejsce przy ryczałcie albo karcie podatkowej. Przy liniówce, przy podatku liniowym bardzo kusząca jest stawka stała, 19%. Która powoduje, że mamy pewność co do wysokości tego opodatkowania i nie przeskoczymy na żadną wyższą stawkę. Jeżeli zdecydowaliście się na opodatkowanie waszych dochodów wedle skali podatkowej, no to powyżej progu podatkowego 85 tysięcy złotych tego dochodu, podatek będzie obliczany już wedle stawki 32%. Tak? Więc to jest pewien minus. Więc przy wysokiej dochodowości biznesu a raczej się kalkuluje wybór podatku liniowego. Przy niskiej dochodowości, gdzie trzeba pamiętać, że obecnie w skali podatkowej pierwsza stawka wynosi 17% i mamy dosyć wysoką kwotę zmniejszającą podatek, może jednak zasady ogólne będą tą formą, która wam przyniesie większe korzyści podatkowe. W domyśle zapłacicie niższy podatek dochodowy. Tak? To są te podstawowe różnice. No i też pewne obostrzenia związane z wejściem w liniówkę, to znaczy chociażby zakaz rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy zakaz odliczenia od dochodu i podatku czegokolwiek
innego poza składkami ZUS-owskimi i składką zdrowotną, tak? Gdzie przy zasadach ogólnych trochę ta pula odliczeń jest szersza. Skala podatkowa, czyli te zasady ogólne, jaka jest, każdy widzi. Kwota zmniejszająca podatek, ona fluktuuje w zależności od tego, jak wysokie są Wasze dochody. Zaczyna się pięknie, bo od kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1360 zł, a kończy się na zero przy dochodach powyżej 127 tysięcy zł rocznie. Tak? To też pewne elementy kalkulacji, które powodują, że to ćwiczenie intelektualne z wyliczeniem podatku jest trudniejsze, a tym bardziej zaplanowanie tego, gdzie na samym początku prowadzenia działalności mamy dużo niewiadomych i elementów zmiennych i wynik jest tym trudniejszy do obliczenia. Dwie dodatkowe formy opodatkowania, to ryczałt i karta podatkowa, one cały czas też dotyczą jakby przychodów z działalności gospodarczej, ale nie są opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Odmienność tych form opodatkowania polega na tym, że one w jakiś ułomny albo niestandardowy sposób każą nam liczyć podatek albo podstawę opodatkowania. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jedynym, co interesuje ustawodawcę, jest kwota przychodów, czyli rzeczywiste koszty albo wynik na działalności nie będzie miał wpływu na kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawki ryczałtu są bardzo zróżnicowane, bo od 17 do 2%. Po reformie od 2021 roku no, to jakby też się dosyć dużo pozmieniało w tym ryczałcie. Przy świadczeniu usług pod rozwagę trzeba wziąć tak naprawdę dwie stawki ryczałtu, albo 17%, albo 15%. To od razu sobie możemy zadać to pytanie, tak? To co jest lepsze, 19% od dochodu, czy na przykład 15% od przychodu? Odpowiedź, oczywiście to zależy od tego, jakie macie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, bo jeżeli kosztów prowadzenia działalności nie macie żadnych, bo Wam wszystko zamawiający zapewnia, czyli dostarcza komputer, spłaci za internet i będzie opłacał koszty Waszych jakichś podróży, no to pewno to 17% od przychodów albo 15% od przychodów jest korzystniejsze niż 19% od dochodu, no bo ten dochód może być równy przychodowi, tak? Jeżeli żadnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadzicie. Z kartą podatkową jest jeszcze trudniej, albo jeszcze bardziej jest to udziwniona forma opodatkowania, bo tak naprawdę zależna od rodzaju działalności, którą prowadzicie, od ilości osób, które zatrudniacie w ramach tejże działalności oraz od wielkości miejscowości, w której ta działalność jest prowadzona. Czyli całkowicie się odrywamy od przesłanek ekonomicznych, całkowicie się odrywamy od przychodowości i dochodowości, a o tym, jaki podatek w ramach karty podatkowej będziecie płacić, zależy od tego, co się znajduje w załączniku numer 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdzie przez parę stron się ciągną tabele z wysokością miesięczną karty podatkowej. Karta podatkowa, mam wrażenie, że ma charakter już w tej chwili schyłkowy jako forma opodatkowania i raczej rzadko kto się na nią decyduje. To, co się zdarza, tak jak na slajdzie i na przykładzie, tak, w usługach kosmetycznych, budowlanych, usługach instalacyjnych, być może tak. Przy pozostałych rodzajach prowadzonej działalności to jednak tak naprawdę na stole są te trzy wcześniejsze formy, które sobie omówiliśmy, czyli zasady liniowe, skala podatkowa albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. I trudno z nich wybrać. Wspomniałem po drodze o PIT-cie zero. To jest pewna preferencja podatkowa dla osób stosunkowo młodych. Tak? Czyli mamy przykład ageizmu w podatkach. Trochę odwracając kota ogonem, byśmy mogli powiedzieć, że to pracownicy nieco starsi to są dyskryminowani przez tą ulgę dla młodych. Oczywiście z pewnym przymrużeniem oka na to patrząc. Tak? Bardzo ciekawa konstrukcja, która sprowadza się do tego, że pracownik, który nie ukończył jeszcze 22 roku życia, jest zatrudniony w oparciu o umowę
o pracę, albo umowę zlecenia, albo ma podpisaną umowę o praktyki absolwenckie, nie będzie płacił podatku dochodowego do kwoty dochodu w wysokości 85 528 zł. Czyli gdzieś w okolicach jesteśmy 6 tysięcy złotych dochodu miesięcznie. Tak? Bardzo ciekawa ulga, bardzo mocno działająca na wyobraźnię. No bo jak nie ma podatku dochodowego, no to jedyny element przy tych dwóch formach współpracy, który się pojawia, dodatkowego obciążenia, to składki ubezpieczeniowe, tak? Składki ZUS i składka zdrowotna. Jeżeli ten próg dochodów w danym roku zostanie przekroczony, to nadwyżka jest opodatkowana na zasadach ogólnych, czyli mamy to 17,32%, ale od nadwyżki ponad tę kwotę. Czyli jeżeli byście w ciągu roku w ramach umowy o pracę, jako osoby młode, zarobiły 170 tysięcy złotych z umowy o pracę, to pierwsze 85 tysięcy złotych w ogóle nie będzie podlegało pod PIT, bo ten PIT 0, czy ta ulga, którą tutaj widzicie, będzie miała zastosowanie, a no, w cudzysłowie, drugie 85 tysięcy złotych będzie opodatkowane wedle stawki 17-procentowej. Bardzo ciekawa, bardzo, bardzo fajna konstrukcja, stosunkowo nowa, bo jak dobrze liczę, to ona ledwo ma 2 lata. Z pewną trudnością potem, jak się już te 26 lat skończy, i tym przejściem bolesnym, że jeżeli wasze wynagrodzenie brutto się nie zmieni, to pierwsza wypłata po ukończeniu 26 roku życia będzie niższa niż ta, jak byliście jeszcze osobą w wieku lat 25 i parę miesięcy. Tak? Więc to jest pewna trudność i pewien element jakby wbudowany w ten PIT zerowy czy ulgę dla tak zwanych młodych. Zwróćcie uwagę, że ten PIT zero obowiązuje tylko przy umowach o pracę i w zasadzie umowach zlecenia. Tak? Nie można PIT-u zero wykorzystać, jak się prowadzi działalność gospodarczą, więc będziecie, będąc na umowie B2B, będziecie płacić podatek dochodowy albo wedle skali, albo wedle podatku liniowego 19-procentowego. Przy B2B, czy jakby przesłanką do tego, że te umowy B2B cały czas się w przestrzeni pojawiają i są brane pod uwagę, jest to, że mamy inne konstrukcje na polu składkowym. To znaczy, tak jak powiedziałem, w sytuacji standardowego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, składki ZUS nie są wprost proporcjonalne do uzyskiwanego przychodu, czy też do uzyskiwanego dochodu. Możecie sobie wybrać pewien poziom opłacanych składek, no i jest on dosyć niski, tak? Możecie też skorzystać z dwóch rodzajów ulg w zakresie ZUS-u, to znaczy tak zwanej ulgi na start, gdzie pod pewnymi warunkami przez pół roku w ogóle się składek ubezpieczeniowych nie płaci, a jak się ta ulga na start skończy, to możecie korzystać z obniżonych składek ZUS-owskich, tak naprawdę obniżonych o połowę i to przez okres aż 2 lat, tak? Tak jak powiedziałem, te różnice i te elementy składkowe mają kolosalny wpływ na finalne obciążenia, czy też odwracając trochę to rozumowanie na to, co wam zostaje w kieszeni. Składki ZUS-owskie w ramach działalności gospodarczej minimalne, jakie można płacić, to jest 1000 zł plus składka zdrowotna rzędu 380 zł. Jeżeli przez 2 lata skorzystacie z tych obniżonych składek, to zwróćcie uwagę, że to obciążenie składkowe maleje do łącznie około 600 zł. W okresie pierwszych 6 miesięcy w ogóle prowadzenia waszej działalności gospodarczej składek ZUS-owskich w ogóle nie będzie, a jedyne, co będziecie opłacać, to składka zdrowotna. Tak? Więc tych elementów, które trzeba brać pod uwagę przy zastanawianiu się, a która forma współpracy będzie dla mnie bardziej korzystna, jest wiele, bo to elementy podatkowe i formy opodatkowania to jedno, a cały system składkowy i ulgi wbudowane w system ubezpieczeń społecznych to jest drugie. Tak? I tutaj tej prostej odpowiedzi na to, co jest lepsze, się nie da niestety udzielić. Dosłownie na kilku slajdach
Chciałem Wam pokazać, jak te łączne obciążenia i kwoty netto wyglądają. Symulacja na przykładzie łącznej kwoty wynagrodzenia przy umowie o pracę brutto 4000 zł. Kwota netto, która zostaje w kieszeni 2900. Przy umowie zlecenia zawartej z absolwentem, czyli w sytuacji, kiedy taka umowa czy wynagrodzenie z niej podlega pod, i pod składki, i pod podatek dochodowy, to wynagrodzenie wynosi troszeczkę więcej netto, bo 3000 zł. Jak mamy do czynienia z umową o dzieło, czyli sytuacją, gdzie nie ma w ogóle składek, albo jeżeli mamy umowę zlecenia zawartą z absolwentem, to zobaczcie, że to wynagrodzenie skacze już do prawie 3,5 tysiąca złotych przy niezmienionym poziomie kosztu dla pracodawcy. Tak? Aczkolwiek przy umowie o pracę, tak jak na jednym z początkowych slajdów Wam pokazałem, łączny koszt dla pracodawcy to w okolicach 4800, tak? Bo to jest jeszcze dodatkowa pula składkowa opłacana ponad wynagrodzenie brutto wypłacane pracownikowi. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej te elementy kalkulacyjne no, jeszcze trudniej gdzieś tam wyliczyć, no bo wszystko zależy od tego, jaką macie dochodowość, jakie macie koszty prowadzenia działalności, jaką formę opodatkowania wybraliście i czy korzystaliście z ulgi na start, czy też nie. Tutaj symulacja dla umowy B2B z ulgą na start, czyli niepłaceniem składek i rozliczeniem przy skali podatkowej. W kieszeni z tego dochodu uzyskanego od zamawiającego, na koniec w kieszeni przedsiębiorcy zostaje 3200, czyli trochę gorzej niż przy umowie zlecenia, ale nadal znacznie lepiej niż przy umowie o pracę. Przy B2B i pełnych składkach i rozliczaniu się w ramach skali podatkowej, zobaczcie, że kończymy z kwotą netto poniżej tego, co było przy umowie o pracę. Tyle, że być może jest to pole do dyskusji z pracodawcą, no bo przy umowie o pracę pracodawca ponosiłby koszt łącznie 4800, to może, jeżeli się zdecydowaliście na wykonywanie na rzecz tej samej firmy umowy w ramach B2B, to może to wynagrodzenie, które powinniście uzyskać, to nie powinno być 4000, tylko 4800, bo z perspektywy, że tak powiem, zamawiającego, koszt będzie ten sam, ale Wam w kieszeni zostanie znacznie, znacznie wyższa kwota. To pewne też symulacje dla tych przykładów, które widzieliście na slajdach poprzednich. No i gwoli podsumowania, ale już tylko wyłącznie na polu podatkowym, w zależności od tego, jaką formę współpracy z firmą, która będzie Wam wypłacała wynagrodzenie, wybraliście, no to też po zakończeniu roku trzeba pamiętać, że rozliczenie z fiskusem będzie się odbywało na zupełnie innych druczkach. Tak? No w tej chwili mamy ten portal internetowy, który przy umowie o pracę, chociażby czy przy umowach o dzieło, czy zlecenia, sam wyciąga dane z PIT-ów 11 wysyłanych przez pracodawcę i wystarczy kliknąć, żeby wysłać zeznanie roczne i to jest ta łatwiejsza forma, tak, PIT-37 wstępnie wypełniony przez organ podatkowy, ale jak wybierzecie działalność gospodarczą, to w zależności od formy opodatkowania będziecie składać albo PIT-36L, albo PIT-36 przy zasadach ogólnych, a jak wybierzecie ryczałt, to będziecie składać PIT-28, tak? Więc ta mnogość formularzy też jest niestety doskwierająca w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak? W działalności gospodarczej też powinniście pamiętać o tym, że to raportowanie składek ubezpieczeniowych, zaprzyjaźnienie się z płatnikiem i zastanowienie się, co tam wpisać w podatkową książkę przychodów i rozchodów i czy ponosić zewnętrzne koszty prowadzenia księgowości, czy też spróbować się samemu za bary z tą księgowością wziąć. To też będzie pewien element do wzięcia pod uwagę i do rozważenia. W dużym skrócie i tytułem wstępu. Tomku, ja bardzo na tym etapie przede wszystkim. Tomku, wyłącz mikrofon, proszę na chwilkę, bo jest pogłos na samym tym. Okej. Okay.
To teraz ja bym podziękował. Jestem widoczny przypuszczalnie wielokrotnie. Bardzo Tomku dziękuję za tę piękną prezentację, za kompleksowe przedstawienie tego problemu. No i sam zainicjowałeś ten wątek ewentualnych pytań. Gdyby ktoś z Państwa miał takie pytanie do eksperta, to jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby ewentualnie coś skonsultować. Także gdyby tylko takie pytania były, to zapraszam. Ja Tak. bym się... Dobra, przepraszam. Nie, no dobra, to już możesz pierwsza. Ja bym się chciała spytać, ponieważ wiem, że jest coś takiego jak raportowanie składek ubezpieczeniowych w przypadku działalności gospodarczej, ale nie wiem dokładnie, na czym ono polega, na jakich zasadach. Czy mógłby Pan troszkę przybliżyć temat? To jest raportowanie za pośrednictwem płatnika, czyli wysyłanie raportów. Najczęściej się to dzieje przez biuro księgowe, gdzie hurtowo są wysyłane raporty o różnych dziwnych skrótach typu ZUS, DRA i tym podobne. Papierowo, o ile pamiętam już w tej chwili, że tak powiem, takiego raportowania nie ma. Wszystko się dzieje elektronicznie z poziomu płatnika, czyli tego programu stworzonego przez ZUS do obsługi całego systemu składkowego. Sytuacja, Panie Julio, ja bym jeszcze tylko dorzucił, że sytuacja w przypadku przedsiębiorców jest o tyle prosta, że według mojej wiedzy oni składają ten raport DRA, o którym mówił Tomek, to składają tak naprawdę wtedy, jak coś się zmienia, czyli w momencie, gdy skorzystają z tej preferencyjnej składki, która jest na poziomie około 600 zł, to składają jedno DRA. Potem, jeśli się nic nie zmienia, to w zasadzie mogą przez kolejne 2 lata, jeśli nie korują, tam nic się specjalnego nie wydarzyło, to nie muszą nic zrobić. No i potem kolejne, jak miną te 2 lata, składają kolejne, kiedy zaczynają płacić już składki w pełnej wysokości. I nawet jeśli te składki są waloryzowane, to tak czy tak tych dodatkowych raportów ZUS-DRA na początku każdego kolejnego roku, według mojej wiedzy, składać już nie trzeba. Także od strony ZUS-owskiej to wydaje się być stosunkowo proste. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Okej, mamy jeszcze kolejną osobę. Pan Mikołaj chciał o coś zapytać. Tak jest. Ja mam pytanie. Tak, czy dobrze zrozumiałem, że ten PIT 0 działa na zasadzie, że jakby pierwszy próg podatkowy, tam w sensie nie płacimy nic, a jakby przekroczymy ten próg, to jakby pierwsze 85 tysięcy powyżej tego progu są opodatkowane 17%. Tak jest. Mamy kwotę wolną od podatku do wysokości 85 tysięcy złotych. Czyli tak jakby wszystkie zarobione pieniądze wypadały poza system opodatkowania. Jak ta kwota zostanie przekroczona, to jakby zaczynamy dopiero kalkulować podatek zgodnie ze skalą podatkową, czyli zaczynamy od stawki 17%. Okej, dziękuję. Mam jeszcze drugie pytanie. To a propos umowy o dzieło. Znaczy, Bardzo chyba, proszę, panie. że chce ktoś jeszcze zadać pytanie, to się chwilę wstrzymam. Śmiało niech pan Okej, pyta. dobra. Niech pan korzysta z okazji. Może się nie powtórzyć. Więc właśnie mam takie pytanie, bo pan mówił, znaczy, no generalnie, to jest najbardziej korzystna umowa. W sensie, bo dostajemy jakby najwięcej na rękę. Ale też z kolei istnieje największe zagrożenie tego, że będziemy się musieli bić z, no, po prostu urzędem, tam walczyć z urzędami. I generalnie, tak naprawdę, co należałoby zrobić, żeby mimo wszystko jak najdłużej być na tej umowie i płacić mniejsze podatki, ale równocześnie uniknąć jakby jakichś procesów z krajem, znaczy z państwem, jakby to można by To nazwać. ja powiem, że to pytanie po trochu filozoficzne jest. Dlatego, że tak jak powiedziałem, główne konflikty w zakresie umów o dzieło w tej chwili się toczą na linii czy w kontekście oskładkowania i ZUS-ów. I praktyka na rynku jest w tej chwili taka, że raczej się umów o dzieło, które byłyby nieoskładkowane, raczej unika. Takie mam wrażenie, że większość pracodawców jednak z tych umów o dzieło
wychodzi, albo je traktuje na potrzeby ZUS-owskie, tak jak umowy zlecenia, tak? Czyli składkuje, no albo w przypadku studentów, jakby trochę z innych paragrafów, są one wyłączone z oskładkowania. Przy umowach o dzieło, jakby drugi element, troszeczkę podatkowy, może bliższy memu sercu niż ZUS-owski, był związany z dyskusją o tak zwanych 50-procentowych kosztach uzyskania przychodów, tak? Czyli pewnym elemencie kalkulacyjnym, czysto statystycznym dla wyliczenia podstawy opodatkowania, gdzie przez długie lata się mówiło, że no okej, jestem na przykład wykładowcą, dostaję wynagrodzenie rzędu 5000 zł, no ale dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania dzielę tę kwotę dochodu na pół, tak? Czyli podstawą opodatkowania jest nie 5000, ale 2500 zł. Z przepisów, czy jakby podstawą prawną były przepisy PIT-owskie, no ale od kilku lat mamy po pierwsze zmiany w tym aspekcie i zamknięty katalog zawodów twórczych, no i też problemy z tym, kto jest w ogóle w rozumieniu ustawy o prawach autorskich twórcą albo artystą wykonawcą, bo to może przy wykładowcach lepsze czasami pojęcie, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi ze mną. I to też jest tak, taka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że każdy wykład to nie tylko dzieło, ale wręcz arcydzieło, a każdy wykładowca to wielki artysta. No i to tylko w kontekście tych umów o dzieło i sposobu opodatkowania tego. Tyle chciałem wyjaśnić, szczególnie właśnie wszystkim naszym słuchaczom, żeby wiedzieli. Tak traktowali też właśnie wykładowców z tej uczelni. A więc to jest jakby drugi wątek, który gdzieś tam w tle się czaił w kontekście bardziej podatków i umów o dzieło, tak? Choć te 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, one mogą być także wykorzystywane dla obniżenia podstawy opodatkowania przy umowie o pracę, tak? Bo to powiedzmy, że ta podstawa prawna w PIT-ie jest taka troszeczkę w innym miejscu niż w związku z konkretnym źródłem przychodów i na przykład w branżach informatycznych czy u programistów komputerowych te 50-procentowe koszty uzyskania przychodów są wykorzystywane. Tak? Wracając do pytania, unikałbym umów o dzieło, bo uważam, że ryzyko kwestionowania ich przez ZUS jest skrajnie wysokie. Ja być może, panie Mikołaju, bym jeszcze dodał ewentualnie też to, że bo tutaj tak mi się wydaje, że z tej pana wypowiedzi też przebija taki wątek, że ci, którzy chcą właśnie prowadzić jakąś aktywność zarobkową, mają taką całkowitą swobodę w zakresie wyboru tej formy współpracy. No, Tomasz Beger w trakcie tego wykładu też to podkreślał, że tak naprawdę każda ta forma współpracy ma określone cechy. I w zależności od tego, jakie cechy ma ta forma współpracy, to będzie ona w pewien sposób kwalifikowana. Czy to będzie umowa o pracę, czy to będzie umowa zlecenie, czy to będzie umowa o dzieło. To nie do końca jest też tak, że my mamy taką całkowitą swobodę wyboru tej formy. Ona w jakimś sensie jest zdeterminowana w zależności od charakteru tej współpracy. Jeśli rzeczywiście efektem będzie to dzieło, czy tam arcydzieło, no to okej, niech to będzie umowa o dzieło. Natomiast, tak jak zostało to powiedziane, jest bardzo duże ryzyko zakwestionowania tego, że efektem tej współpracy jest rzeczywiście dzieło. I to może być problematyczne, to wiąże się z jakimś ryzykiem. No ale to tak od siebie, no chciałem coś powiedzieć, chociaż to ja się może odezwało. W kontekście tej umowy o dzieło i przykładów z życia, ostatnio mieliśmy klienta z branży game developmentu, który 200 informatyków i 200 osób pracujących na jego rzecz miał na umowach o dzieło łącznie z obsługą sekretariatu. Gdzie, że tak powiem, jak się dowiedzieliśmy, to dosyć skutecznie zniechęciliśmy do kontynuowania tego rozwiązania, tak? To jakby trochę taka konkluzja, że no papier cierpliwy wiele zniesie, ale
samo spojrzenie na tytuł umowy, czy ten nagłówek, to trochę za mało, żeby być pewnym, że osiągniemy ten rezultat, na którym nam zależy. To też jest ten kontekst, chociażby umowa o pracę versus B2B, tak? To, że mamy umowę pomiędzy kimś, kto formalnie jest przedsiębiorcą, zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą, a drugą stroną, to wcale nie oznacza, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych albo w kontekście składek ZUS-owskich, aby na pewno to będzie działalność gospodarcza, tak? Bo jeżeli mamy na przykład w tej umowie B2B stałe wynagrodzenie, i to też przykłady z życia, gdzie takie umowy widziałem, stałe wynagrodzenie miesięczne w umowie B2B, niezależne od tego, ile ktoś przepracował godzin w danym miesiącu, zagwarantowane prawo do urlopu w wymiarze 26 dni rocznie z prawem do otrzymywania wynagrodzenia, okres wypowiedzenia 3-miesięczny, czyli taki jak w umowie o pracę, zapewnienie wszelkich narzędzi do wykonywania tej pracy w postaci komputerów, samochodów oraz telefonów przez zamawiającego, brak jakichkolwiek kar umownych i ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mogłyby obciążyć tego formalnie przedsiębiorcę, no to jeżeli się taką umowę B2B widzi, to mnie się w głowie wszelkie możliwe dzwonki alarmowe włączają, no bo wiem, że w razie kontroli będzie z nią problem, tak? To też jest taki element, bym powiedział, że różnego poziomu akceptacji ryzyka przez obie strony. W branży informatycznej, jak wejdziecie na którykolwiek z portali z ogłoszeniami o pracę, często są ogłoszenia, że dla junior Java developer jest oferowane wynagrodzenie miesięczne na umowie o pracę, na przykład 6 tysięcy brutto, albo na B2B 8 tysięcy netto. To taka forma ogłoszenia o pracę i to, co potem się w razie przyjęcia takiej oferty dzieje, to sobie możemy dopowiedzieć, tak? No bo w internecie nic nie ginie i organy podatkowe z łatwością takie ogłoszenie o pracę będą w stanie znaleźć, a to już jest asumpt do tego, żeby powiedzieć, no ale przepraszam, jeżeli się za ten sam rodzaj współpracy czy współpracę na tych samych warunkach zdecydowaliście na B2B zamiast umowy o pracę, no to wyjaśnijcie, dlaczego to zrobiliście, tak? No jeżeli jedyną przesłanką do wyboru B2B jest, i teraz, że tak powiem, z potężnych armat będę strzelał, jedyną przesłanką są korzyści podatkowe czy składkowe, no to nie tędy droga, tak? Czyli łatwość kwestionowania takiego rozwiązania, jeżeli to, co jest w środku w tej umowie B2B, tak naprawdę jest bliższe relacjom, które panują pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jakby powiedzieli audytorzy, substance over form, tak? Dziękuję bardzo, bo w sumie widzę, że dałem dużo pola do dyskusji. Bardzo dziękujemy, panie Mikołaj, za pytanie. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Korzystajcie państwo, macie niepowtarzalną okazję. Ja bym się może jeszcze podpięła nadal pod ten sam wątek. Super, fajne, tak. Ponieważ mówimy tutaj o kontrolowaniu jakby jednego rodzaju tego typu umów, kiedy są znamiona umowy o pracę, a z kolei są też, tak jak pan właśnie mówił, ogłoszenia tak naprawdę no, mające typowe znamiona umowy o pracę, a oferuje się umowę zlecenie dla studentów. I tego typu umowy, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie są za bardzo kontrolowane z kolei przez władze, są wręcz ignorowane. I zastanawiam się, z czego wynika jakby ta różnica takiej niemej zgody, powiedzmy, ze strony władz na tego typu umowy. Ale to jest to takie samo pytanie, które możemy sobie zadać, dlaczego przekraczające wszelkie normy, kontrakty B2B czy umowy B2B nie są kwestionowane, albo rzadko się zdarza, żeby do tej pory organy jakoś bardzo silnie, zwłaszcza podatkowe, kwestionowały, czy próbowały przekwalifikowywać umowę B2B na umowę o pracę albo umowę zlecenia na umowę o pracę. Tak? Nam się zdarzyło, ja mam w pamięci może 3 przykłady na przestrzeni ostatnich 20 lat. Tak? Dlatego też wspomniałem o tym, że
To jest pewien miecz, który nam wisi nad głową, albo wisi nad głową osób i firm, które się zdecydowały wejście w rozwiązania tańsze, jak się popatrzy na ten podstawowy element, czyli kwoty przy umowach zlecenia czy umowach B2B. I to jest miecz albo strzelba, w której w każdym momencie, mimo braku zmiany regulacyjnej, może wystrzelić. Jakie będą konsekwencje przy przekwalifikowaniu? Załóżmy, że umowa B2B jest przekwalifikowana na umowę o pracę, tak? Czyli do tej pory ktoś sobie wybrał liniówkę z działalności gospodarczej, wybrał, nie płacił ZUS-ów albo płacił je niższe niż do tej pory. Okazuje się po pewnym czasie, hipotetyczna sytuacja, że zostaje tego rodzaju wynagrodzenie przekwalifikowane na wynagrodzenie ze stosunku pracy. No i skutek jest taki, że z jednej strony ten przedsiębiorca ma nadpłatę w zakresie podatku dochodowego ze swojej działalności gospodarczej, nadpłatę potencjalnie także składek ZUS-owskich, aczkolwiek to pod z pewnym znakiem zapytania, no bo się zarejestrował jako przedsiębiorca i to troszeczkę inne paragrafy, a równocześnie firma, która była usługobiorcą, ma zaległość jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, no bo przecież z umowy o pracę to pracodawca pobiera i podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS-owskie, plus oczywiście odsetki od tych kwot, plus jeszcze odpowiedzialność karna skarbowa, tak? Więc to są ryzyka, które w przestrzeni istnieją, nie są na razie jakoś bardzo intensywnie przedmiotem kontroli, a jak popatrzymy na stan budżetu państwa i potrzeby budżetowe, to ja bym powiedział, że to chyba kwestia czasu, tak? Kwestia jakiejś odwagi albo poczynienia ekstremalnego kroku przez władze podatkowe i na przykład przejścia się po wszystkich większych firmach z branży IT, tak? Tam są naprawdę duże pieniądze. Te przykłady, o których powiedziałem, tych umów o pracę, przepraszam, oferowania umowy B2B albo umowy o pracę do swobodnego wyboru przez osobę fizyczną, to są przykłady z życia firm naszych klientów z osobami czy z konsultantami IT na pokładzie w liczbie sztuk 800, 900 czy 1000, tak? No tak mniej więcej 2 lata temu pojawił się ten tak zwany problem testu przedsiębiorcy. Z tego, co ja kojarzę, to tak mniej więcej w tych ramach czasowych tak to by wyglądało. I wtedy temat był, no w trakcie twojej prezentacji, Tomku, to też było poruszane, że tam był taki pomysł na test przedsiębiorcy. To tak mniej więcej z 2 lata temu na moje wyczucie było. I wtedy wydawało się, że właśnie bardzo dużo osób, które prowadzą działalność w takim stosunkowo niewielkim zakresie, w tym sensie, że współpracują z jednym podmiotem i ma to charakter zbliżony ze względu na cechy tej współpracy do umowy o pracę, że to będzie kwestionowane, bo no tak jak mówiliśmy, tutaj jest to taka forma ucieczki przed chociażby opodatkowaniem tymi wyższymi stawkami w ramach skali podatkowej. Z ZUS-em, tak? Bo to też jest element. No z ZUS-em też, ale również jeśli idzie o te składki, tym bardziej, że ZUS też mowa jest o tym, że będzie się zmieniał w tym sensie, że przestanie mieć charakter ryczałtowy i nie będzie już liczony jako 60% przeciętnego wynagrodzenia. W ten sposób nie będzie ustalana podstawa, tylko będzie zależał od rzeczywistej wartości dochodów. Natomiast z tego pomysłu na test przedsiębiorcy 2 lata temu władza się wycofała i no, są tacy, którzy mówią, że raczej do tego pomysłu nie wróci według mojej wiedzy, bo zdała sobie sprawę z tego, że to może niekoniecznie najlepszy pomysł. Chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się stanie, szczególnie w kontekście dziury budżetowej, którą mamy. Tak jak powiedziałem, te pewne mechanizmy weryfikowania tego, czy to, co robi przedsiębiorca, to jest aby na pewno działalność gospodarcza,
one już w definicjach chociażby pitowskich są. Tu nie trzeba wprowadzać odrębnej regulacji, bo organy mogą wykorzystać ten słowniczek czy ten dorobek też orzeczniczy, który się ukształtował na bazie już obowiązujących przepisów. Ja bym powiedział, że wystarczy wola, być może polityczna, tak, i pewna decyzja, żeby wykorzystać regulacje, które są, tak, ku pewno lamentowi 80 tysięcy informatyków w Polsce. No dobrze, pomalutku będziemy zmierzali do końca, ale dajmy może sobie jeszcze szansę na ostatnie pytanie. Czy jest ktoś, kto chciałby to pytanie zadać? Ze świadomością, że to ostatnie. Jeszcze może okay, a propos woli politycznej albo braku jej woli, to anegdotycznie stewardessy oraz piloci w pewnym państwowym przewoźniku również są na B2B w dużej części. Więc może to jest ta przesłanka, dlaczego nic się nie dzieje z tymi rozwiązaniami tak bardzo aktywnie. Albo to jeszcze w sumie ostatnie pytanie, albo przedostatnie może. Bardzo proszę, panie Mikołaj. To jeszcze w takim razie, bo pan jako doradca podatkowy, to mam takie pytanie, co jest tak właściwie ważniejsze w tym zawodzie? Szukanie mimo wszystko tych bardziej luk prawnych i próba jak najmniejszego obniżania sobie podatków, czy tam jakichkolwiek danin płaconych na rzecz państwa, czy jednak bardziej obrona przed tym, żeby uniknąć jakichś procesów z fiskusami i tak dalej? Era optymalizacji podatkowych, bezpiecznych optymalizacji podatkowych już się w tym zawodzie skończyła. Ja mam wrażenie, że tak z 15-20 lat temu tego poszukiwania, jakby tu zapłacić mniejsze podatki, jest coraz mniej. My zawsze zresztą, ja też osobiście, raczej nie wchodziliśmy w takie projekty. No i tak po pewnym czasie mam wrażenie, że to była dobra decyzja, bo wszelkie pomysły z tym, żeby jakiś rodzaj działalności przerzucić na Cypr, Maltę, do Emiratów Arabskich albo do innej jurysdykcji podatkowej z miłym klimatem podatkowym i pięknym słońcem, to nie w czasie się okazuje, że to były błędne decyzje, bo ci, którzy je zastosowali, to niestety muszą po sądach chodzić i bronić tych optymalizacji. Gro pracy doradcy podatkowego, oczywiście też mówimy o pewnej gradacji, bo co innego to doradca podatkowy, który prowadzi równocześnie księgi rachunkowe, a co innego doradca podatkowy, który świadczy usługi doradztwa podatkowego rozumianego jako rozwiązywanie problemów podatkowych, tak? I to jest główne nasze zajęcie, a ustawodawca nieustannie dostarcza nam i naszym klientom tylu emocji, i tak na kolanie pisze regulacje, że przyłożenie ich do konkretnych stanów faktycznych generuje zalew pytań. I to też takie pytanie, które ja zawsze akurat na moich szkoleniach, które prowadzę na kursach dla kandydatów, dla doradców podatkowych albo dla głównych księgowych, które zawsze zadaję na sali, to znaczy, czy macie Państwo poczucie, że 100% przepisów prawa podatkowego w tym państwie obowiązujących jest w Waszych firmach przestrzegane? No to tak czekam od tych 20 lat, jak ktoś z tylnej ławki powie, tak, my mamy 100% przepisów, wszystko pod linijkę, nikt się nigdy nie przyczepi. Nie da się, tak? To też jest, prawo podatkowe stało się elementem ryzyka biznesowego, które trzeba po prostu zaakceptować. My się głównie zajmujemy zastanawianiem tym, co ustawodawca miał na myśli, albo jakie rozwiązanie podatkowe już do konkretnego często stanu faktycznego przykładane, będzie najbezpieczniejsze podatkowo, czyli jakie wygeneruje potencjalnie najmniejszy poziom późniejszej dyskusji z organem podatkowym. Ale tego ryzyka dyskusji z organem nie da się całkowicie wyeliminować. Bo to też trochę dyskusja o agresywności organów podatkowych. Dziękuję bardzo. Czyli w takim razie, jeżeli dobrze rozumiem, tak właściwie ta strategia to zależy od władzy, że no akurat teraz to niezbyt da się ciąć podatki, ale na przykład, no w sensie jakby się zmieniła kiedyś władza na przykład na taką bardziej
libertariańską albo wyszła w tym kierunku, to rozumiem, że też wtedy strategia doradztwa podatkowego zmieni się bardziej na korzyść szukania jakiejś optymalizacji. Nie sądzę, dlatego że też funkcjonujemy, jesteśmy bańką w tym systemie handlu międzynarodowego. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w OECD i pewne globalne trendy też mają wpływ na pewne rozwiązania podatkowe implementowane do polskiego systemu podatkowego. Tak? Te dyskusje chociażby dotyczące cen transferowych, raportowania globalnego, tego, które spółki z których krajów, jakie generują dochody, albo wprowadzenie pewnych ograniczeń na poziomie czy to umów o unikaniu, czy to dokumentów OECD-owskich, no to jest trend globalny, tak? Ja się nie spodziewam, znaczy przestałem być jakiś czas temu chyba optymistą. Może to spaczenie zawodowe, tak? Ja uważam, że niezależnie jakby od władzy politycznej stopień skomplikowania przepisów podatkowych będzie tylko rósł, dlatego że mamy do czynienia z coraz bardziej skomplikowanym życiem gospodarczym i próba wytłumaczenia na przykład organowi podatkowemu, na czym polegają usługi chmurowe i dlaczego powinniśmy rozróżniać cloud computing od data processing i dlaczego jedno albo drugie podlega albo nie podlega pod podatek u źródła i powinno być traktowane inaczej niż wynajem powierzchni serwerowej. To są trudne dyskusje, bo dotyczące elementów zarówno świata realnego, biznesu, jak i podatków, tak? I mam tylko nadzieję, że ustawodawca wdrażając kolejne regulacje, to tak bardziej będzie próbował przeprowadzić normalne konsultacje, zanim je wprowadzi, a nie wprowadzać, tak jak to ma miejsce na przestrzeni ostatnich lat, pewne regulacje, a potem pisać objaśnienia do tych regulacji albo zawieszać ich wykonywanie. Bo to jest niestety też bolączka tych czasów, że muszę się teraz ugryźć w język, przepraszam, że pewne nowe przepisy są mocno na wariata wprowadzane bez przemyślenia, jakie będą miały wpływ na życie gospodarcze, albo jakich dodatkowych obowiązków biurokratycznych przysporzą firmom, które w Polsce funkcjonują. Więc ta robota się nigdy nie skończy. Jasne, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy w takim razie za pytania w tej części dyskusyjnej. No super, super, że Państwo też wykazaliście zainteresowanie. Zaczynaliśmy od rzeczy takich, powiedziałbym, no, podstawowych. Zakończyliśmy prawie że na dyskusji filozoficznej i próbie oceny systemu podatkowego w Polsce oraz tego, w którym kierunku to ma szansę się zmieniać. Bardzo dziękuję Tomaszowi Begerowi za to, że zgodził się wystąpić w ramach tego spotkania. Też rozmawialiśmy wcześniej, no i dostałem takie zobowiązanie, że te materiały, które były prezentowane, że do nas trafią i gdyby ktoś był zainteresowany, to umieścimy to na facebookowej stronie koła. Jeszcze raz bardzo dziękuję za prezentację, za odpowiedzi na pytania. Państwu dziękuję za udział, za to, że też zadawaliście pytania. No, ten element interakcji też jest moim zdaniem ważny. No i tym samym w takim razie będziemy na ten moment kończyli. Jeszcze raz Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.